Małgosiu, przybliżmy proszę zagadnienie marketingu. Marketing to obszar wiedzy, który służy wzmacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Uczymy studentów praktycznych narzędzi postępowania w pętli potrzeby konsumenta i jego zadowolenie. A o konsumencie i o zadowoleniu konsumentu ty chyba coś możesz powiedzieć. Zgadza się. To są te zagadnienia, które poruszam u siebie na zajęciach. Czy to zarządzania relacjami z klientem, czy radzenia sobie z trudnym klientem, czy też wymagającym klientem. Te rzeczy sobie dyskutujemy, o tych zagadnieniach rozmawiamy ze studentami na warsztatach, przepracowujemy je właśnie na zasadzie zbierania też doświadczeń ze strony studentów i dyskusji na ten temat. Czyli Jarku, możemy powiedzieć, że klient jest bardzo ważny. Powinien być w centrum zainteresowania każdej firmy. Jedna z definicji mówi, że klient jest królem na rynku i to chyba jest prawda. Absolutnie tak, zgadzam się.